Cześć, siemaneczko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i JM, a to jest dobry temat, czyli będziemy gadać na tematy, które są według nas dobre. Zajebiste intro. No co? Pewien youtuber uczył, że trzeba wyjaśniać, bo nie wszystko jest oczywiste. Jeżeli nie jesteście tego świadomi, jest to podcast, rozmawiamy. Będzie tutaj tylko zazwyczaj duża szansa na to, że będą tylko nasze ryjki i będziemy gadali. Ostatnio słyszałam, że jednak godzina podcastu to za dużo, ale wiecie, Star Warsów nie da się... Tak za krótko. Tak w 20 minutach. Więc generalnie i tak powiedzmy, że staraliśmy się, żeby było krótko. Więc jeśli chcielibyście, to odsyłam Was bardzo serdecznie do podcastu o Star Warsach, jeśli jesteście zainteresowani. Ja jestem podcastem ze Star Wars, to tak pokazuję tutaj. No bo on najwięcej gadał. Dobra, a dzisiaj moi drodzy mamy trochę temat społeczny i chciałabym go poruszyć w sumie, bo... Bym powiedział, że to bardziej inicjatorką tego tematu jest Izunka. Temat wyjściowy jest, dlaczego lubimy pato streamerów. Pato streamerów, szczególnie pato content. Pato content. Ale generalnie to się wszystko ze sobą wiąże. I pato streamerzy, i pato content, jakby content jest od streamera, więc jakby, no wiesz, no tak. Jest ze sobą wszystko powiązane, elegancko, super fajnie, hej, hej. Więc tak, motyw jest taki. No. Dlaczego według Ciebie? Albo generalnie... A jakie jest słowo klucz? Nie a o, zapomniałam, słowo klucz to gocha 3 złote. 3 złote! Proszę, no, możesz mogę. Mówić. Ale to ty mnie mówiłaś. A, myślałam, że jednak chciałeś coś. Nie powiedziałam tylko 3 złote tak dla beki, ale dobra. Okej, dobra. Odklejkę widzę dzisiaj. Mam do Ciebie takie pytanie. No. Zasadnicze. Kiedy pierwszy raz w swoim życiu spotkałeś się z takim pato streamingiem i czy wiedziałeś, że to jest pato streaming? Bo generalnie dobrze wiemy, że to słowo pojawiło się dużo później. Tak. A jeśli chodzi o streamerów i różne takie jakby kontenty powiązane z tym, choć wcześniej nie wiedzieliśmy, że to tak się nazywa, a tak to się nazywa, jakby, kiedy miałeś z tym pierwszą styczność? Powiem Ci szczerze, że to nie wydaje mi się, że to taki człowiek patrzył na to jako patologię. Wydawało mi się, że to jest po prostu specyficzny content. Chyba jakieś tam bardziej Rafoniksa. Rafoniksa? Tak. Gdzie on a tu z piwkiem, a tu w tipie grał, a tu to, a tu tamto. No myślę, że to albo jakieś shoty, jak coś śmiesznego odwalił. To myślę, że bardziej wtedy zauważyłem jakieś, bo na przykład jakichś magikalów nigdy za bardzo nie oglądałem. Okej. Okay. Nie byłem jakoś mega fanem tego. Ale w sumie jakby nie patrzeć, przez to powstał fame i to wszystko, więc... Więc to ma też swoje dodatki. No. Ale jeszcze tak generalnie, bo mówimy o pato streamingu, czyli według Ciebie czym jest pato streaming? Nie wiem, według mnie to... Pato streaming to może jest... Wydaje mi się, że streaming, gdzie robią coś kontrowersyjnego w jakimś tam stopniu. Przykładowo na przykład, nie wiem, to by tam było dużo przykładów, gdzie na przykład... Za hajs robili różne rzeczy, nawet się bili niektórzy. Mhm. Więc wiesz, no takie wiesz, to jest dla mnie pato streaming, ja nawet tak może, jak oni często na przykład łatkę pato streamera nakładali na przykład na Magikala, czy tam nawet na Rafoniksa, czy tam innych, to oni tam byli może trochę, ale są według mnie byli są gorsi streamerzy z pato. Może teraz już nie, bo bany, wiesz, banicje poleciały. Ale według mnie definicja takiego pato streamera to jest zazwyczaj związane z alkoholem. Odwalanie, co po prostu robią, bójki, wulgaryzmy i nieraz potrafi być to śmieszne, no ale jak na przykład dzieją się rękoczyny co do kobiet czy coś, no to... A, czyli generalnie jakbyś miał tak utożsamić, czym dla Ciebie jest pato streaming, to byłoby to powiązane z pokazywaniem alkoholu. I agresji. I agresją, tak. Wobec kobiet. Albo generalnie agresja, taka, że na przykład ktoś komuś nagle lepę wali, albo zwierzęta też gnębili nieraz, nie? No tak, ale teoretycznie do pato streamingu zaliczałbyś też przemoc słowną? Czy raczej do przemocy tak. słownej podchodzisz na zasadzie takiej, że to no niby tak, ale nie, bo jednak jeśli kontekst, to może być śmieszne. Wiesz co, wydaje mi się, że to zależy od kontekstu, dobrze to powiedziałaś właśnie. Aha, czyli teoretycznie jeśli ktoś... Bo jak ktoś jedzie jak burak po wszystkim i jak ktoś na przykład walnie coś do niego, jakiś komentarz, a później dostaje 30 linijek obelg i to są obelgi już na takim wyższym poziomie, to wydaje mi się, że to nie jest w porządku. Czy uważasz, że ktoś z twórców YouTube'a, Twitcha i tak dalej dostał łatkę pato streamera i na nią nie zasłużył? Chyba nie. Czy jest jakaś taka nie wiem, osoba? Nie wiem, czy ogólnie... Wydaje mi się, że to też zależy, bo niektórzy twórcy zaczęli jako takie lekkie patusy, mhm. a później się tej łatki starali coraz bardziej pozbyć, nie? I nie patrzeć to według mnie...
Może nie bezpośrednio, ale w jakimś tam stopniu wydaje mi się, że przez bany i przez to wszystko w sumie lekko Nitro został toksyczny takim twórcą pod tym względem. No wiesz, bo przez te bany i to wszystko. A on już... Czy niesprawiedliwym, bo... No właśnie, że właśnie on nie był taki... On był sporadycznie toksyczny trochę wcześniej, ale on potrafił, on właśnie nie miał tego balansu, bo się nieraz za bardzo odpalał, nie? Mhm. Ja czuję, że ja też mam do tego predyspozycję, że jak mnie coś już podjudzi, to się za bardzo odpalam, nie? Okay. I on właśnie, no nieraz, no wiadomo, bo widzowie też jechali, to on ich jechał z powrotem, no to też coś logiczne. No jakby zapożyczono od Damana. No, ale wydaje mi się, że na przykład ten ban, co on dostał, w ogóle to taki trochę niezasłużony i ta też w sumie łatka, nawet przecież robili o nim filmik, że jest toksycznym twórcą, nie? Wydaje mi się, że toksyczny twórca też patologiczny to jest w sumie to samo. Aha, czyli no, w sumie to się troszeczkę chyba uzupełnia ze sobą, chociaż no nie wiem, bo jakby można być toksycznym ze względu na charakter i jakby wiesz, reagować nieraz przesadnie, a być patologicznym, no to znaczy być cały czas patologicznym, teoretycznie nie odróżniać jakby, że no tak. Normalnego życia i no, normalnego pojęcie względne. W sensie wiesz, nie odróżniać, że coś jest dobre i co złe, tylko wydaje ci się, że no wszystko jest spoko, nie? Nawet jeśli nie jest to okej społecznie, ani okej według... Wydaje mi się też, że generalnie dużo twórców backup za swoje błędy młodości. Tak. To na przykład czy Nitro, czy nawet w sumie Zebo też stare filmiki pousuwał, nie? No tak, czyli uważasz, że polityka YouTube'a idąca do... Co sądzisz generalnie o polityce YouTube'a idącej w kierunku tego, żeby bardziej ograniczyć jakby tą przestrzeń dla patostreamerów, czyli pokazywanie alkoholu, picie na live'ach, wulgaryzmy, wiesz, zakazane słowa i inne ze takie... Ze słowami aż tak na YouTube'ie ciężko nie jest, bardziej na Twitchu. Na Twitchu jest ciężej ze słowami. No tak, ale ja generalnie jakby... No nie, wiesz, wydaje politykę mi... tych platform, na których można streamować. Wydaje mi się, że w niektórych miejscach się bardziej zgodzę, że na przykład, no dobra, no rozumiem, że jak są jakieś tam te agresywne czynności, no to tak, no to powinno być banowane i wertowane. No ale też nie oszukujmy się, YouTube jako taka duża platforma nie będzie kurde nagle wertowała jakichś małych twórców, co mają 10 osób na streamie, a on na przykład wali budę, tak? No tak, bo to by musiało chyba wtedy policzyć. Dużo zgłoszeń ten. A wracając, wydaje mi się, że na taki content też jest może miejsce, bo to wiesz, zależy jaki kto jest po alkoholu, nie? Bo jak ktoś jest śmieszny i w ogóle to jeszcze jest pół biedy. Wydaje mi się, że problem się zaczyna też tam, gdzie jest agresja, nie? I w sumie w jakimś tam stopniu też popędzają trochę tych ludzi bardziej w kierunku alkoholizmu, jeżeli już nie są, nie? Bo tak naprawdę okej, muszę robić content, muszę chlać, nie? No tak, bo z tego mam pieniądze, bo w sumie jeśli nie, to jest jedyne źródło zarobku jako streamerstwo i pieniądze to generalnie wychodzi na to, że musi chlać, bo to się, znaczy pić, bo to się przyjmuje, spożywać alkohol, no tak. Bo to się przyjmuje i generalnie no, ma z tego zyski, tak? Dzięki temu może jakby teoretycznie żyć w jakiś sposób. No tak. Zobacz na przykład jak ten. No to jest taki w sumie biznesplan oparty na niszczeniu samego siebie. No. Zobacz jak na przykład Kononowi czy Major. Major to tylko robi jakieś liczby i w miarę dobre te lajty, jak się napije. Bo on bez Kononowicza teoretycznie jest nudne. Może to też tak wynika troszeczkę z tego? Ich duo jest dynamiczne, wydaje mi się, że oni się napędzają. No tak, dobry kompan, bo jakby ten... Ale generalnie wydaje mi się, że to też może wychodzi w sumie z tego, że my się przyzwyczailiśmy do Majora na bombie. No, Major na bombie z Kononowiczem, który drze na niego. Tak, więc po prostu dla nas Major nie na bombie nie jest atrakcyjny, no bo wtedy jest nudny, tak? No, wtedy przymula nieraz, nie? Czyli jakby tak patrzeć, jakbyś to podsumował, bo generalnie są patostreamerzy, którzy kiedyś byli bardzo toksyczni, bardzo patologiczni, przeszli dużą zmianę i starają się zmienić na lepsze. No. I jak tak patrzysz stricte przez tych wszystkich patostreamerów, których widziałeś w internecie, to jak sądzisz, który z nich przeszedł największą metamorfozę i po którym widać, że to jest takie wow, no tu się zadziało, nie? Wydaje mi się, że chyba Rafonix najlepiej tak jakoś przeszedł to wszystko. Niby Magical też coś próbuje, ale ja nie wiem, czy to jest takie szczere u Magicala. On bardzo też żyje pod content, gdzie w sumie no, Rafonix i Banicję dostał i to wszystko i tylko na tym Twitchu, ale wydaje mi się, że Rafonix się najbardziej ogarnął. Rafonix. On ma czasem jeszcze przebłyski i ten stary Rafonix. Ale wiesz co? W takich twórcach problem jest taki, że ludzie się spodziewają po nich patologii.
Jak na przykład on nie będzie robił tych takich zachowań czy coś, to nie będzie, dobra, wiesz co, ja jestem idą, bo jesteś nudny. Czyli generalnie wychodzi na to też w sumie, że content patologiczny jest w pewnym sensie też uzależniający od odbiorcy. Jak myślisz, dlaczego odbiorcy, widzowie szukają takiego contentu? Nie wiem, ciężko jest zdefiniować. Niektórzy... No bo ty też teoretycznie oglądasz takich streamerów, pato streamerów oglądałeś wcześniej, teraz nieraz kilka też razy na TikToku, się zdarzyło. Shoty. Zdarzyło się kilka razy, to też nie było tak, że ja z tego jakoś mega jakąś tam frajdę na tym miałem, bo, wiesz, bardziej shota albo jakieś takie tam... Wydaje mi się, że ludzie to szukają po pierwsze, żeby się może pośmiać. To jest jakiś ten sposób komedii, jak widzisz, jak ktoś jest nawalony i odwali coś śmiesznego. To też zależy, no bo nie, wydaje mi się, że czasem ludzie lubią widzieć tą reakcję, jak ktoś się odpali. Że na przykład mu palnie, że tam twoja matka coś tam, i on się aż gotuje, widzisz to po nim. I wtedy czujesz twarzy. Satysfakcję z tego. No ludzie tak mają, ludzie czują lubią, z tego, lubią że komuś dowalić, tak, lubią też dowalać. Ale wiesz, dowalając innym, po prostu wtedy oni czują się lepsi, nie? No, tak. Więc jakby to jest takie podnoszenie, no. Sztuczne boostowanie swojego ego. Przykładając, wracając znowu do szkolnej. Masz właśnie Kononowicza, przecież ludzie mu i paczki i to, i robią z niego idiotę. Albo tych innych, i Mirka tego, no i ten. Te Anetki, nie Anetki. Czy jak to ona miała, to oni się nabijają z nich, oni robią kontent na to, że ludzie się, wiesz, oni gadają z nimi i oni próbują się, ci ludzie albo chcą zabłysnąć i pokazać im, że są głupi, a po prostu im wcisnąć taką fazę, że oni w to uwierzą. Przecież Kononowicz, kurde, uwierzył w to, że jest wnukiem Piłsudskiego, nie? Wiadomo, że to jest też na pewno gra to aktorska, wiadomo, należy mu się za to Oscar. I za te płakanie, i za to wszystko. Ale wydaje mi się właśnie, że to jest taki motyw, że poczuć się lepiej, mądrzejszy od kogoś. Tą taką, wiesz, internet też daje ci anonimowość. Więc tak naprawdę, no dobra, po donacie mogliby cię jakoś tam doścignąć, ale po takim, wiesz, w czacie to nikłe sobie. Teoretycznie nie zauważyłeś troszkę tego, że dobra, tak przykład Kononowicza, bo to jest dosyć ciekawy przykład złożony. No. Tu jest ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście on tak w to uwierzył, bo może jest w jakiś sposób, no powiedzmy, niesprawny intelektualnie, albo może po prostu, wiesz, łatwo jest nim manipulować i tak dalej. No. Czy jest po prostu aż tak mądry, że wie, że na tym zyskuje i że to się sprzedaje, bo nie wierzy, że ci, którzy są tam wokół niego, nie mówią mu: Krzysiek, rób tak, tak jest dobrze, ludzie wysyłają paczki, zobacz, masz to, masz tamto, tu masz donacje, tu masz sramto, masz z tego jakieś profity, więc Krzysiek, w tę stronę idziemy, i on po prostu jakby się napędza, no bo on ma z tego zysk. To jest po raz kolejny dochodzimy do momentu, w którym stwierdzamy, że osoby, znaczy ja tak stwierdzam, to jest mój wniosek trochę, że osoby, które robią patostreamy, ewentualnie w jakiś sposób pokazują taką naturę człowieka, nie, wiecie, nie jest to oparte na nie wiadomo jak dużych pieniądzach content, jest to content teoretycznie stworzony jakby przez widza, po części, bo jest stworzony przez widza i dla widza. I generalnie motyw jest taki, że oni jakby no, nie mają innych źródeł dochodów, więc gdzieś w ten sposób dochodzi taki motyw typowo pieniężny. No tak. Typowo na zyski, no nie? Bo nawet jeśli on nie dostaje pieniędzy w donacji, no to on dostaje paczki jakieś tam żywnościowe, rzeczowe i tak dalej, które w sumie on później, no wiesz, ma z tego jakiś profit teoretycznie. No tak, no jakby nie patrzeć. W sumie z drugiej strony ekonomicznie to oni bardziej odcinki robią, też dlatego się starali na przykład, żeby i monetaryzację i to wszystko, no bo że zarabiało na tych filmikach. No tak, bo jeszcze dodatkowo na to wyświetlenia są, prawda? Więc jakby... No i dużo osób, które chcą komentować to no to też dają to wyświetlenia. No nie, tak, nie, tak, no a tu pobrać, a tu to. A tu później copyrighta też można, jak ktoś nie zabezpieczy. No tak, w sumie tak. Więc wydaje mi się, że ogólnie to jest taki właśnie, dobrze to powiedziałeś, że to jest ten czynnik pieniężny. Często są to ludzie, którzy nie mają innego dochodu i dlatego mają taką presję, żeby spodobać się tym widzom i żeby po prostu robić to, co im teoretycznie każą, bo no nie zrobię, wysłał pieniądze, to już później nie wyślę, nie? No. A mieć te 3 złote, a nie mieć tych 3 złotych, to czasami jest różnica. To też zależy, z czego wysłał, bo jak wysłał z SMS-a, to dostaniesz tego złote 50. No ale wiadomo, a co do Kononowicza, wydaje mi się, że to jest miks. W tym, w sprawie do reportera ktoś go dobrze podsumował. On jest cwany. Że on jest taki cwany lis, że on by sprzedał nas 2 razy, jeżeli byłbym w stanie. Więc wydaje mi się, że to jest taki miks trochę gry aktorskiej, może i jest czasem trochę naiwny, ale wydaje mi się, że tam jest dużo manipulacji, bo on się boi tego, a tu choroszy, a tu tego, i oni do niego mówią,
że trzeba robić tak i tak i tak, no bo kurde, weź, zajmie się tobą opieka i nagle ciebie zamkną i wiesz. I... No ty. Wydaje mi się, że to jest taki mit, nie? Manipulacja i granie na emocjach, no. Nie? Czyli wykorzystywanie jego strachu przed czymś do motywowania go, żeby robił inaczej, no. Żeby tam nie był. Wydaje mi się, że on też ich wykorzystuje na to, bo tak o, oni nagrywają, oni do niego przyjeżdżają, oni to wstawiają, on po prostu jest. Więc też ma jakby czyste sumienie. Profit z tego ma na pewno. Jakiś tam. Sobą. Nie wiemy, jaki ma profit z tego. W sumie mało mnie to obchodzi, ale no dobra, to też jest to niesprawiedliwe w jakimś to stopniu, żeby ludzie na nim zarabiali. No ale z drugiej strony, jak ludzie tak przychodzą, nagrywają, edytują, wstawiają, dają tytuły, robią miniaturki, wszystko. No to on dostaje tylko taki jakby zapłatę aktorską, nie? Za udział. Za wykonaną pracę. I za wizerunek. Wiesz, ja tam jestem za tym, żeby on dostawał ponad 50%, ale wydaje mi się, że tamci ludzie, co no dobra, go tak obtoczyli w ogóle i robią kontent na nim, to też zasłużyli na zapłatę, bo to też czasem oni muszą też nieraz podjudzić. Tak jak z tym, co czujesz, Krzysiu, jakie emocje, jak widzisz na ten obraz. A ten tak lekko płacze, a ten do niego, nie płacz, Krzysiu, nie płacz. No nie płacz, żeby mocniej płakał. Żeby mocniej płakał, bo no. Się to bardziej sprzedaje. No, ale ja mówię, to jest dość kontrowersja i wydaje mi się, że to jest takie... Smutne, bo to jest takie bycie małpą taką trochę, bo robisz wszystko, co ci zagwizdają, żeby mieć pieniądze, nie? No to jest swego rodzaju przedstawienie, tak? Teatralne, jakby nie patrzeć. Nie, no tak, ale w sumie z drugiej strony patrząc w pracy też robisz rzeczy, które ci każą. No tak, po prostu wchodzisz w rolę, no. Którą od ciebie wymagają. W zawodzie czy tam coś zasadzie. I masz jakieś tam czynności, wiadomo, to nie jest takie jakieś poniżające czy coś. No, ale ja nie wiem, dla mnie to jest ciężki orzech do zgryzienia. Nie, mam takie jeszcze pytanie, jak patrzysz, bo dobra, pato streamer, pato streamerem, pato content, pato contentem, ale jest jeszcze odbiorca. No. I wydaje mi się, tak przynajmniej jest w moim odczuciu, że gdyby odbiorca troszeczkę inaczej podchodził do tych rzeczy, no bo wiesz, jednak jakby nie patrzeć, wysyłając donacje jest to swego rodzaju support, czyli no tak. Dodatkowa motywacja do kontynuowania tego. No to oglądanie jest też support. Oglądania. Oglądanie, no dobra, jeszcze powiedzmy oglądanie, wydaje mi się że osobiście, że jest to tak troszeczkę, znaczy też w sumie te liczby się liczą, ale wydaje mi się, że to jest jakby troszeczkę mniej szkodliwe niż jak wysyłanie donacji czy jakichś takich tych, które jeszcze bardziej motywują, no bo coś z tego masz już rzeczowo, nie? No w sumie. Bo teoretycznie, jeśli chodzi o pato content, no to nawet jeśli masz wyświetlenia i masz odbiorców, no to jeśli ten, to możesz mieć demonetaryzację. Ewentualnie mogą cię zbanować i wtedy nie tak, masz no. Widzów, nie masz no. Tego, ale wysyłając hajs, wysyłając paczki albo coś w tym stylu, no to supportujesz już tak materialnie no. Bardzo, nie? Więc to jest taki dodatkowy czynnik. Nie sądzisz, że ten content, pato content i tak dalej, on się... Mega w sumie też rozwija w sumie no, przez widzów. Ja się teraz zastanawiam generalnie, dlaczego ludzie lubią oglądać coś takiego? Bo to mi się wydaje, że to jest już naprawdę kwestia lubienia. Bo przecież człowiek, który no, ma jakoś tam w miarę poukładane rzeczy i życie, ma no. Świadomość tego, że jeśli ktoś bije psa na streamie, albo kopie, albo nie wiem, rzuca się do matki, albo nie wiem, przewraca się na własnym moczu i łamie nogę, albo generalnie mieszkanie jest całe zagracone i tak dalej, że to w pewnym sensie no, gdzieś idzie nie w tę stronę, co trzeba i to jest jakoś tak, no, że tu widać jakiś problem, tak? No. Więc się zastanawiam, czy... to też my jako odbiorcy jakby po części nie kształtujemy tego i nie wzmacniamy, że tak być powinno, bo gdyby nie było profitów, no to by oni teoretycznie też tego nie robili. Ale wydaje mi się, że oni by robili to, bo dużo często tych jakichś patusów czy coś, no już teraz mówię o tym rodzaju alkoholików, co piją, czy tam, to już jest teraz bardziej gnębione. Parę lat temu było to trochę bardziej popularne, ale nie oszukujmy się, oni i tak by pili. No pić, teraz by pili, znaleźli, tylko teraz po prostu... znaleźli sposób na zarobek, tak? Znaleźli tę szansę na to, żeby właśnie o, zarobię sobie przez te streamy, będę na nich pił i mi ludzie jeszcze zapłacą na to, żebym miał za co pić. Nie przeraża cię trochę to, do czego są zdolni po prostu ludzie czasami? Ludzie są dziwni. Ty się wiesz, że jest... ile jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę, żeby mieć pieniądze, albo żeby móc, wiesz, w jakiś sposób zaspokoić swój nauk. Z drugiej strony... jest przerażające. Z drugiej strony taki alkoholik, menelos, weźmie sobie ten telefon, czy tam skądś ogarnie, czy tam będzie miał jakąś dziuplę, czy coś i będą streamowali, bo to jest chwila, załoczy to wszystko tak naprawdę. I może się przyjmie, może nie.
to jest dla nich też jakiś tam zarobek, nie? No nie oszukujmy się, no. Oni tak czy siakby skądś jakoś hajs na te chlanie ogarnęli, a tak to mają zysk, nie? Przeraża mnie to może trochę, że ludzie przykładają się do tego, ale z drugiej strony może patrzą też na to, że jak dostaną więcej hajsu, to może wyjdą z tego, z tej dziupli czy coś. No tak, bo nieraz pamiętam, kiedyś oglądałam taki program o ludziach bezdomnych. No. Niektórzy są bezdomnymi nie ze względu na to, że no, chcieli albo że popadli w nauk, tylko po prostu są ze względu na zderzenia losowe. I tak no po tak. prostu wyszło, było sporo problemów, no i wyszło, że jest bezdomnym, tak? Znalazł się, gdzie się znalazł i teoretycznie mówi, że gdyby ktoś mu pomógł wyjść z tej bezdomności, choć już spędził tam, nie wiem, przykładowo 10 lat na ulicy, no. Nauczył się żyć, wie jak przetrwać, ale gdyby ktoś mu pomógł, to on by chętnie wrócił na przykład do swojego życia, nie? No tak. Takiego, które miał wcześniej, chociaż w jakimś tam tym. Więc może też w pewnym sensie jest to support, nie? Jakby no. nie patrzeć taki krok do tego, żeby wyjść z tego. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie mocno zastanawia. No. Bo generalnie, wiecie, ja jestem taką super użytkowniczką TikToka. A właśnie, zanim to powiesz, odbywa. Pamiętaj jeszcze myśl. Motyw jest taki, że już o banach jak gadamy. No. Ludzie dostają banę na YouTubie, to idą na Twitcha. Dostają na Twitchu bana, to idą na TikToka. No tak, bo to je, wiesz, to na platformę no. dostajesz, a nie na twarz, nie? Czy na twarz na platformie? No na twarz na platformie, ale no jest szansa, że no, zmieniasz platformę. Później nie wiem, czy jeszcze się streamuje na Facebooku, ale wiem, że to też kiedyś modne było. W sumie, no wiesz, póki masz szansę wykorzystać inne platformy i nie jesteś zbanowany na tych wszystkich. Jeżeli masz widownię, to niby za tobą pójdą, nie? Niby tak, ale osobiście mi się też wydaje, że gdzieś no to pójdą. Wydaje mi się, że ludzie są wygodni. No. I po prostu jeśli ktoś ogląda YouTube'a, to jest mu wygodniej wbić na YouTube'a, jeśli ktoś jest na Twitchu, to jest mu wygodniej wbić na Twitchu. No tak, tak. Najlepiej jest mieć Discorda, który wysyła powiadomienia, że jest i. I to, że widownia pójdzie, część pójdzie, a część nie pójdzie, część se poszuka czegoś innego. No tak, bo wszyscy są jest bardzo dużo kontentu w internecie. No powiedzmy, że dużo osób po prostu zgapia jeden od drugiego, taka nawet prawda. Nie zgapianie, ale po prostu robią to samo albo w podobnym stylu, nie? Bo teraz jest ciężko mieć swój styl, kiedy jest tak dużo różnych stylów. Zawsze ci ktoś powie, że się kimś inspirujesz. Prawda. I też czasami nieświadomie, ale taka jest prawda. Więc po prostu ludzie sobie szukają zastępczego. Jak nie będzie Daniela Magikala, albo jak nie będzie Krzysztofa Schoroszczy, znaczy Krzysztof... nie Schoroszczy. No, nie będzie Krzysia, to będzie na Mirek. Miejsce Krzysia przyjdzie Andrzej, a na miejsce Daniela Magikala przyjdzie Kamil i... Wydaje mi się, wiesz, że Magikal już trochę skończy z tym patologią, nie? To już jak z więzienia wyszedł i w ogóle. Wydaje mi się, że na pewno w pewnym sensie próbuje się kontrolować i próbuje może coś tam zmienić. Ja nie oglądam tego za dużo. Ale wydaje mi się, że to idzie w taką trochę też dużą manipulację widzami, no nie? Znaczy mam nadzieję, że mu się uda jakby postawić swoje życie na nogi. Ale no nie wiem, bo jakby nie patrzeć, no teoretycznie to, co się stało w jego życiu, stało się przez to, że no wiesz, kociołki Obelixa i takie tam, no. Robienie, dużo bardzo alkoholu i teoretycznie on wyszedł z tego więzienia, niby się nauczył, ale i tak dalej chleje na streamach, więc pytanie, czy ma świadomość tego, że to, co się stało, do tego doprowadził alkohol? Nie jestem tego tak do końca pewna, nie? Tak mi się wydaje. Ale wracając jeszcze, bo generalnie jeśli chodzi o TikToka, zauważyłam pewien... bo wiecie, generalnie algorytm TikToka dobiera ci no, na podstawie tego, co oglądasz, nie? No następny co TikTok. Ja, no bo co lubisz i tak dalej. Region też. Ja przykładowo na przykład nigdy nie polubiam żadnych TikToków. Jestem wredna. Nie polubiam żadnych TikToków, nawet jeśli mi się podobają. Nie możesz być taka. Mogę. Tobie też nie będą uszkodzili. Nie polubiam, bo generalnie ja lubię mieć tak, wiecie, no, z różnego... Jeżeli go oglądałeś do końca, to jest jakbyś jaka dała. No to może tak, ale nie... Nie, ale chodzi mi o to, że według algorytmu, więc tak też jak to możesz dawać rolę. No i właśnie ja bardzo dużo shotów mam od Magikala... Nikity. I Nikity. I generalnie zauważam, że podsuwają mi też inne kontenty z tym związane. Nie starsze. Chodzi o to, że tego jest po prostu coraz więcej. Bo było cały Była czas. Na przykład taka dziewczyna, nie, dosyć siwie, że taka blondynkę pokazują mi często na TikToku, która jest bezdomna. Pod mostem. I ona właśnie, ten ma faceta, który ją pod most zabrał, nie? I tam się wypowiadała, że no miało być tak dobrze, miało być tak super, powiedział, że zabierze mnie gdzieś. Powiedział, że zabierze mnie pod most. Ja myślałam, że to nie o to chodzi, a ja rzeczywiście teraz mieszkam pod mostem. Wiesz, po prostu zastanawiam się nad tym, bo
jakby teoretycznie ona sama by może na to nie wpadła, ale widać, że ktoś ją ewidentnie nagrywa. Czyli jest ktoś, kto wyczaił, że tu można zarobić, że to może się sprzedawać. Może jest trzeci manelek. Co? Może jest trzeci manelek. No nie wiem, ta osoba brzmi dosyć tak racjonalnie, ale nie wiem, może tak. Ale w każdym razie gdzieś jest zwyczajone to, że tu można zarobić, nie? Bo jeden shot się przyjął, tam ileś tysięcy miał wyświetleń i serduszek się przyjął, no to już teraz cały czas jakby viralo ją nagrywają, no nie? Albo streamują 24/7. No ona nie streamuje, to jest bardziej na zasadzie takiego odcinka albo slash takiego wypowiadania się, nie? Na jakiś temat. I przeraża mnie lekko to, że ludzie... znaczy, nie, że to mnie przeraża. Zastanawiam się w sumie tak trochę nad tym, bo jakby nie patrzeć, pato content będzie trwał wiecznie. W jakimś tam stopniu, tak? Dopóki banu nie dostaną. Dopóki banu, ale to wiesz, chodzi o to, że to jakby ludzie widzą w tym interes, pokazywać tą taką naturalność i tak dalej. Przecież ktoś, kto ma wyświetlenia i tak dalej, później jak się stara jakieś różne tam, wiesz, rzeczy i tak dalej, to on ma z tego też hajs, nie? A to, co on odpali nieświadomej osobie, która teoretycznie jest główną osobą, wiesz, która robi ten content, i ona może sobie nie zdaje tak naprawdę sprawy, jakie liczby kręci, no nie? Odpali jej tam jakiś hajs, który jest, powiedzmy, no, minimalną, jakąś taką, wiecie, no, drobnymi pieniędzmi za to wszystko, co ona zarobi. Teoretycznie na tym, wiesz, wypowiadając się, robiąc z siebie, na przykład, no, głupią osobę czy coś. No TikToku nie zarabia się nie wiadomo jak dużo, bierz pod uwagę. No dobra. TikTok jest najmniej dochodliwym tym. No tak, ale teoretycznie są wyświetlenia, jeśli zbierasz jakby w pewnym sensie jakąś publikę i później przejdziesz na inną platformę, jest duża szansa, że pójdą za tobą, nie? TikTok jest też bardzo specyficzną aplikacją, chodzi o scrollowanie, o format i to wszystko. To nie jest też takie mega porównywalne do YouTube'a, czy tam do Twitcha nawet, nie? No tak, ale na TikToku chyba możesz wysyłać jakiś ten... Można, gifty. No. To się jakoś za jakiś tam hajs prze... Ale ja nie znam się na tym za bardzo, to czemu to... Już nie wypowiadamy się na ten temat dalej, wydaje mi się. Ale ta pod mostem, masz rację, że to jest też... Wydaje mi się, że to jest też moralne podejście, bo jak teoretycznie ktoś wyczaił, że może... A nie jesteś pewny, nie jesteś tego pewny, że oni może sami robią to. No telefon to nie problem mieć, nie? W sumie, no tak, ale wydaje mi się, z jakiej tam... perspektywy jest to nagrywane? Wygląda to jak selfie? Ja nie, pamiętam. Nie wygląda to jak selfie. To wygląda tak po prostu i nie ma... Jakby ktoś ją nagrywał, nieraz jest takie, wiesz, obracanie się, pokazywanie... chłopa też widać? Nie, chłopa nie ma za często, on dopiero do niej wrócił, bo on ją zostawił i ktoś to chłop pewnie nagrywa, albo jest jakaś trzecia osoba. Ale tego chłopa nie było, on przyszedł dopiero, bo nagrywa, z nim zerwało. No to ktoś trzeci nagrywa, no proste, no. Używa na jego telefon, nie? Możliwe. Nie wiem, to jest coś, to już są moralne kwestie, moralne, wiesz, sumienie. A czy ty, jakbyś widział taką osobę, byłbyś w stanie zrobić taki, wiesz, pato content? Nie, mi się to nie... Ja nie lubię takich rzeczy. Ja mijam takich ludzi, może to też trochę kontrowersyjne, ale ja bym nie widział siebie tracić czas, żeby, nie wiem, robić, nagrywać jakiegoś takiego i słuchać o jego życiu, czy tam o jej życiu, nie? Nie wiem, ja tacy ludzie są trochę nieobliczalni, bo oni nie mają pieniędzy, oni dla pieniędzy dużo zrobią. Dla mnie to jest niebezpieczne. Czyli tu dochodzi też w sumie desperacja. No, desperacja. No, tu masz akurat rację, że ludzie czasami zdesperowani są niebezpieczni. Więc zawsze... Nie chodzi tylko o pieniądze, tylko ogólnie jakby o życie, no nie? No, chodzi o to, że po prostu nie jest, ta osoba jest w stanie zrobić wszystko dla hajsu, ale... No ja takiego pogoni, takiej desperacji nie lubię. Ja mijam takich ludzi. Gdzieś to przepadnie. No. Okej. Okay. To w sumie chyba tyle, tak mi się wydaje. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, no ty może możesz jeszcze dodać, nie wiem, czy powiedziałeś wszystko. O, nie, ja mam pytanie do ciebie. No. Dlaczego, bo ja to już zauważyłem, bo ona właśnie gada o tych Minecraft. Dlaczego ty tą Nikita oglądasz? Bo mnie to ciekawi. Bo ona nie jest dla mnie, ona nie jest dla mnie ciekawa zbytnio i ona coraz więcej czasu spędza z tymi Minecraftami. Przede wszystkim coraz jest bardziej wygaszona, a drugie coraz dziwnie wygląda na twarzy. No właśnie dlatego ja to oglądam. I już ci powiem, o co chodzi. Bo generalnie... Ja dobra, ja teraz będę takim typowym widzem, ja tu przyszłam dla komentarzy. Bo motyw jest taki, że ja jak zaczęłam oglądać, znaczy oglądać, widzisz te szoty na TikToku z nimi, no to ona dopiero tam do nich dołączyła. I generalnie... Wyglądała na dość taką mało zdegradowaną osobę. Nie wiem, nie znam jej historii życia, powiedzmy, ale tak, dość młoda.
No powiedzmy, że towarzystwo chyba raczej miała świadomość tego, do jakiego towarzystwa trafiła, no jaki jest tak, jej chłopak i tak dalej, i tak dalej. I ja chciałam po prostu zobaczyć, jak to się rozwinie, bo to jest dosyć ciekawe zjawisko, no nie? Jak otoczenie i inni ludzie wpływają na ciebie. Wszyscy piszą, że ona tam krechy wali. W sensie, że wiesz, kryształki wystrzelona jest dlatego, nie? I że dlatego jest przygaszona. Ale wiesz co, w niej jest coś takiego i to jest może dziwne, że ona na tle nich wszystkich wydaje się taka najbardziej, pokazuje taką, nie wiem czy to jest gra aktorska, może być gra aktorska, ale ona taka empatyczna się dosyć wydaje. Ona się mi wydaje na bardzo taką pogubioną osobę i mi się osobiście tak sądzę, że ona tam nie, że jest przez przypadek, czegoś szukała w życiu, troszeczkę się pogubiła i trafiła tam, po prostu. Wydaje mi się, że jakby, no nie mi o tym decydować. Może się zakochała, to też może być miłość jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie, nie neguję tego, ale dziś generalnie wydaje mi się, że ona jest taką, ona może by była w stanie naprawdę pomóc temu Danielowi się zmienić, nie? No bo wiesz, a tu ona, o, a to kupujemy rzeczy, a to kupujemy nowe łóżko, a to malujemy, a to to robimy, a to tamto. Myślisz, że to jest jej ona jest taką trochę motorem do tego. Aha. Więc wydaje mi się, że naprawdę kto jak kto, ale ona gdzieś tam jakiś taki wpływ na to ma, tylko że oni ją zżerają. Rozumiesz, o co chodzi? Gocha, bo to mówisz? Jest nie tylko gocha, on też jest trochę toksyczny w stosunku do niej. I wydaje mi się, że to, że ona jest jak jest, oni ciężko jest zmienić człowieka, w ogóle chyba generalnie stwierdzić, czy człowiek jest w stanie się zmienić. Człowiek może się trochę nauczyć na swoich błędach, ale może je też powielać. Więc wiecie, to jest taka bardzo dziwna huśtawka emocjonalna i psychologiczna, mi się wydaje. I generalnie można próbować się zmienić, albo się uda, albo się nie uda. To zależy, jaki się cel obierze, prawda? No tak. I wydaje mi się, że... Ale no, widać, że on jest bardzo zaborczy. Jest bardzo zaborczy. I mnie po prostu zainteresowało to, jak długo ona da radę z nim. Wiesz, tak się zastanawiałam, bo to było widać, że jeszcze te początki były takie spoko, teraz jest już naprawdę dosyć średnio. Wiesz, jeśli streamujesz ileś tam godzin z rzędu, ciąg streamerski masz, no to w pewnym momencie wychodzą jakieś takie rzeczy, które teoretycznie ludzie zaczynają zauważać, nie? Że no, tak się do niej odezwał, że to robi, że jego mama tak do niej podchodzi, że to, że tamto. No. I ja byłam generalnie ciekawa, jak to się rozwinie, no nie? To mi wzbudziło ciekawość, no ale nie wiem, czy wszyscy ludzie tak mają. Ja bardziej patrzyłam pod tym kątem takim, czy oni, chciałam zobaczyć, czy oni ją po prostu zniszczą. W sensie, w takim sensie, że ona stanie się taka jak oni, ewentualnie, że po prostu wrócą do starego kontentu, taki jaki prowadzili i będzie, wiesz, wielka eskalacja z powrotem tego wszystkiego, co było i ona wtedy razem z nimi, nie? Dużo osób też pisze, że ona jest jakby taką zamiennikiem Jacy. Nie ma Jacy, no to jest Nikola, nie? Ale też widzę, że Daniel ją na przykład broni nieraz, jak tam jego mama tam odwala, nie? Więc no, już jakby zaczął też chyba widzieć to, tylko że on to robi dużo pod kontent, bo co mu ludzie napiszą w komentarzach, on je poczyta i na następnego streama już, wiesz, no, inaczej, nie? A w sumie dobrze, że reaguje na komentarze, nie? No dobrze, że reaguje, ale to może to jest sztuczne. Wiesz, to jest, no, tylko później zadajesz sobie takie pytanie, czy to jest tak, że on tak reaguje tylko na streamie, żeby ludzie widzieli, że coś ten, a później, wiesz, poza kamerą jest jak jest, nie? I dlatego z nią, ona, ale mi się też ja jakby, nie, że ja teraz, o, Daniel i Gocha najgorsi, nie. W sensie chodzi o to, że Nikola, wydaje mi się, że ona ma świadomość tego, do jakiej rodziny weszła, jacy oni są, jak żyją, z czym to się wiąże i jak to jest. I ja nie mówię, że ona jest niewinna. Żeby nie było. Nie mówię, nie bronię jej. Mnie po prostu generalnie ciekawi samo to zjawisko, jak ich styl życia, ich przeszłość i to, jak ich ludzie odbierają, wpływa teraz w sumie na nią, nie? No. Bo ona jakby jest świeża, ona z nimi nie tworzyła kontentu wcześniej, teraz dopiero tworzy. A ludzie i tak, oni mają już przypiętą łatkę patostreamerów, znęcających się nad zwierzętami. Wiesz, nie wiem, czy oni zwierzęta generują akurat, to chyba nie, ale... Oni mieli psa Sonię i tam było ostatnio taka... To co robili tam, żabek, że tak, zabrali, ja pamiętam, że no, jednak ten... Nie wiem czemu, ale ja mam czasem wrażenie, że oni patrzą też na nią jako czysty content. Że czysto jako content? No, bo to jest młoda krew, ona potańczy bardziej, może jakiś stulejarz ogarnie, czy coś, wiesz jak to jest. Możliwe, ale no, razu, no to przepraszam, też pewno, przepraszam to... męskich fanów jej. No to też na pewno jest na zasadzie takiej, że wiesz, że pod content, nie? Ale no, no nie, ja generalnie chciałam bardziej zobaczyć to pod względem takim społecznym, nie? Jak to ta ich łatka przypięta, bo oni zawsze, no teraz cały czas słyszę tylko, że oni chcą się zmienić, oni chcą pokazać, że oni się zmienili, nie?
I ja chcę po prostu zobaczyć, do jakiego momentu to dojdzie. No. Czy to pójdzie tak totalnie w taką stronę, że o Boże, wrócili do tego samego, czy rzeczywiście to jest tak, zmieniliśmy się, jest inaczej, będzie inaczej, tylko po prostu teraz no, drepczemy trochę w miejscu, nie? Nie, mi się też wydaje, że streamy typu streamujemy nawet jak śpimy, jest bez sensu, kto to ogląda. No tak. I wielki shot, bo pierdol w nocy. Wow. No. Ja. Tak, bo mi się ale wydaje, czasem współczuję na przykład takim właśnie tej, w sumie Nikoli trochę, bo to jest robienie kontentu 24 na 7, nie? No tak. Ja wiem, że to jest ich praca i w ogóle, bo z tego żyją, ale czasem odsapnąć od tego też trzeba. A nie codziennie. Aha. Ile można słuchać tego magazynu? Ja to już jest, wiesz, no, wypływa uchem, nie? A teraz mają Maju Mai, im się spodoba. Maju Mai. No. No, Gosi, pani. To jest taki, wiecie, na takiej zasadzie, że dręczymy tak długo piosenkę, aż nie mrzygasz, już jej więcej słuchać nie chcesz. No tak. Wracając jeszcze do kontentu tam 2-4 i tak dalej, to jest męczące i jeśli nie masz od tego przerwy, wydaje mi się, że to też się po części wypala i później już nie chcesz tego robić. I się zastanawiam, czy już w tym momencie Nikola ma takie, że nie chce. Co ja się walnęłam, bo w sumie teraz tak naprawdę już jakąś tam łatkę tego chłopaka dostała. Tak, i już jest i... tak trochę... Nie no, wydaje mi się, że jeszcze było jej łatwo zniknąć z internetu. Jeszcze? Może jeszcze tak, ale to by musiała się naprawdę usunąć bardzo, nie? No. A wracając jeszcze do tego piernięcia na tym streamie, nie? To jest właśnie motyw taki, że ludzie to się zachowują tak, jakby nikt nigdy nie pierdział, nikt nigdy nic nie robił i w ogóle sramy tęczą, nie? No. Ale to jest ta, w pewnym sensie ta naturalność, ta brzydka strona naturalności, której powiedzmy, widzi, nie? Której się nie widzi, nie? Tak samo jak ktoś jest nawalony totalnie, nie wiem, wymiotuje, wywala się, przewraca, nie wiem, wiecie, generalnie gada głupoty, ślinotoki i inne takie. I ludzie niby tego nie ten, ale są jesteśmy tacy, że to jest jakby część naszej naturalności, naszej natury człowieka. I wydaje mi się, że po prostu ludzie mają takie, że chcą to widzieć. Po prostu chcą to widzieć. Bo to jest coś, czego w pięknych reklamach w Polsacie, albo w TVN-ie, albo w innych tych nie zobaczysz. To jest coś, czego nie zobaczysz na zasadzie tam, gdzie ci pokazują modelki albo programy telewizyjne wyemitowane, tak wiecie, specjalnie. Często hipotetycznie nie chcę patrzeć, jak modelki sobie pierdzą w nocy czy coś. No nie, bo modelki mają być ładne. No właśnie. A pierdnięcie nie jest ładne. Dobra, ale to już jest nieistotne. No ale wiesz, chodzi o tą naturalność. Ludzie, ja nie wiem, czy chciałbym dlatego oglądać. Dlatego mi się wydaje, że pato streamerstwo i takie bardzo stricte, naturalne, brzydkie, prawdziwe rzeczy. W sensie, wiesz, bo to jest ta, jak ktoś mówią, brzydka natura. Nie chodzi teraz o pierdnięcie, tylko ogólnie o całokształt człowieka, nie? Wiesz, fizjologiczne potrzeby, takie... No. To jest dobra. Część człowieka i po prostu wydaje mi się, że ludzie chcą to widzieć, bo nie widzą tego. W sensie chodzi o to, że to nie jest tak propagowane. To jest, wiecie, na zasadzie, że my jesteśmy piękni. Łatwiej jest patrzeć na coś, co jest piękne, niż na coś, co jest naturalne. Jest czasami brzydkie, ale jest, bo istnieje. No. Ale, no wiesz, ładne jest lepsze, nie? No. Wiadomo. To tak jakbyś miał patrzeć na wygniecioną koszulę i wyprasowaną, nie? Ta wyprasowana ładniejsza niż ta wygnieciona, prawda. Bo jak zakładasz wygniecioną, to masz takie, coś jest nie tak, nie? Prawda. No. Także wydaje mi się, że ta naturalność i brzydota jest obecna w naszym życiu, bo to jest część piękna. Jakby nie było brzydoty, nie wiedzielibyśmy, co jest piękne, ale no, ludzie chcą to widzieć, choćby tak na zasadzie takiej, że no, content i w ogóle, nie? No. Dobra, wydaje mi się, że trochę wyczerpaliśmy temat. Jeśli macie swoje spostrzeżenia odnośnie patostreamingu, albo chcielibyście nam w sumie opowiedzieć o patotwórcach. No tak, o patotwórcach. No ale to się wiąże ze sobą, czy nie? Nie każdy patotwórca jest streamerem. No tak, no to też prawda. Jeśli byście chcieli się podzielić z nami waszym zdaniem na ten temat, dajcie znać. Pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę i oczywiście o myjomych rączkach. Trzymajcie się. Cześć. Flowers bloom with every breath, the sun and moon, they take a rest. I write your name up in the sky, hearing your name makes me so high. Natural.